długo oczekiwana droga na odcinku Ważno-Karczemki ukończona. W poniedziałek dokonano uroczystego przecięcia wstęgi, czym oficjalnie można uznać inwestycję za zakończoną, a drogę za otwartą. W uroczystości wzięli udział wojewoda pomorski Dariusz Drelich, starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius, wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej, pracownicy gminni, a także wykonawcy, projektanci budowlani. Mieszkańcy od kilkudziesięciu lat oczekiwali na przebudowę skrzyżowania, przede wszystkim dalszą kontynuację tej drogi. To była zwykła polna droga, że tak powiem, piaskowa. No udało się. W zeszłym roku robiliśmy projekt, no i pozyskanie środki tutaj poprzez wojewodę, tak, z programu przebudowy dróg lokalnych wspomogły przede wszystkim tą inwestycję, bo to taki duży zastrzyk był. No i dlatego w takim wariancie mogliśmy to wykonać. No wszyscy się wspólnie cieszymy, bo jest to nowe oblicze tej miejscowości przede wszystkim, tak? Tej miejscowości tutaj, gdzie jesteśmy ważnie, to jeżeli ktoś by pewnie przyjeżdżał po kilku latach, no to powie, że to nie ta miejscowość, no. Przebudowa drogi na trasie Ważno-Karczemki miała za cel poprawę bezpieczeństwa i spójności sieci drogowej na terenie gminy Szemut i gminy Żukowo. Zmodernizowano 1790 metrów drogi, wykonano kanalizę deszczową, rondo przejścia dla pieszych, oświetlenie i ścieżkę rowerową, przebudowano chodniki. Koszt inwestycji to 3,5 miliona złotych, z czego ponad milion złotych pozyskano z dotacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej Przebudowy Dróg Lokalnych.